Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj trzy przeterminowane piwa z Birbanta. Dlaczego tak? Bo założyłem dzisiaj tę koszulkę do nagrania na kanał Kopyrowie. No i jak już ją założyłem, mówię, trzyma się tak zmarnować, że to po prostu tak o, ją założę i... To mówię, może bym zdegustował piwa z Birbanta, do których kiedyś się przymierzałem. No i tak pomyślałem, że no, z jednej strony bez sensu, no bo przeterminowane, no już tych piw nie ma. Z drugiej strony, no szczególnie to piwo mnie bardzo, prawda, intryguje. Sheep Sheet, czyli piwo ze słodu wędzonego owczym gównem. Z El Jaguaris wiem, że bardzo mi smakował, jak był świeży. Piwa z kawą się za dobrze nie starzeją. No i Peace and Love to był jeszcze czas, kiedy próbowałem pokochać Pit, czyli nie ten od podatków, tylko słód wędzony torfem. I pamiętam, że wtedy to piwo mi z tych torfowych nawet podchodziło, więc pytanie, jak smakuje dzisiaj, prawie 3 lata po terminie. Jak ono wchodziło, jak ono miało premierę, to PiS zaczynał rządzić. Czy rządził przez tam kilka miesięcy. No, a teraz już jest 3 lata po terminie. No dobra. Pomyślałem sobie, no z jednej strony trochę lipa, no bo powiecie, że nie ma w sklepach. Z drugiej strony pomyślałem sobie, wrzucam tyle materiału, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Więc spróbujmy. Zaczynamy od najlżejszego i tak się składa, że jest to piwo Sheep Sheet. Czyli owczy sheet. Smoked Extra Stout. 19,1 Balinga, alkohol 7, IBU 33. Bardzo, bardzo fajna etykieta. Mamy tutaj owcę, która sobie jara cygaro i siedzi na kiblu. Obok niej dwóch, prawda, juhasów z wędzonymi oscypkami pomyka. Dawno, dawno temu w mroźnej Islandii piwowarzy Jarson i Kulafson, czyli Jarek Sokołowski i Jarek i Krzysiek, przepraszam, Krzysiek Kula, popularny Kuli, chcieli uważać wędzonego stauta. Szukali surowca, który da im możliwość wędzenia i wykorzystali to, czego mieli wokół siebie najwięcej. Receptura przywędrowała do Polski, bo przecież nasze owce mają nie mniejszy potencjał. Sprawdźcie i posmakujcie tego unikalnego stauta, nie tylko w święta. Składniki: woda, słody, pale ale, słód wędzony i tu mamy takie zamazane owczym gównem, cafe light, biskuit czekoladowy pszeniczny, chmiele Willamette, drożdże US05, data przydatności 23 listopada 2017 roku. Pamiętam, że piwo wywołało duże rozczarowanie, że w ogóle nie śmierdzi gównem. Tak było. Zobaczmy zatem, jak jest teraz. Kapsel firmowy Birbanta. Piękna czekolada, naprawdę piękna czekolada. Ciemny, ciemnobrązowy, w zasadzie nieprzejrzysty. Powiedziałbym, że nie czuję wędzoności. Nie czuję wędzoności za bardzo. Ale tu już jest. Tu już jest wędzonka. Bardzo przyjemna. Taka ogniskowa, bym powiedział. Wytrawny. Wytrawny ten stout. Leciutko wędzony. Znaczy leciutko.
lekko do średnio lekko. Nie jest to na pewno jakieś uderzenie wędzoności. Nie jest to wędzonka bukowa, czyli taka kiełbasiana, oscypkowa. Nie jest to wędzonka dębowa. Właśnie taka bardziej coś pomiędzy słodem bestmalc a słodem dębowym. Czyli taka nieoczywista. Bardzo ładnie ułożone. No praktycznie smakuje jak taki porter bałtycki. Bo taka nuta śliwkowa też się pojawiła. Jakbym próbował w ciemno, powiedziałbym, że lekko wędzony porter bałtycki. A to jest Foreign Extra. Smoked Extra Stout. No, bardzo ładnie się postarzało. Nic tu nie można zarzucić. Wędzonka jest. No myślę, że fajny pomysł. Nie wiem, czy to tak było w istocie, ale myślę, że tak mogło być, że chłopaki tam gdzieś w okolicach Rzeszycza pozbierali troszkę tego i uwędzili sobie troszkę słodu. Mamy El Jaguaris Coffee Riz. On ma, co prawda, on jest najmniej przeterminowany, bo jest zaledwie przeterminowany o niecały miesiąc, bo była data przydatności do 25 października 2019 roku. Mamy tutaj takiego Mikołaja, bo to są chyba wszystko piwa świąteczne, w kotle, a w zasadzie w takiej wielkiej filiżance kawy. Mamy jakieś takie gepardy z Ameryki, nie no, jaguary, przepraszam, jaguary. Niebezpieczna misja po dzikich terenach Gwatemali zakończyła się sukcesem. Coffee Hunter zdobył upragnione ziarna kawy El Jaguar. Od razu wiedzieliśmy, co z tym zrobić i stworzyliśmy unikalnego Russian Imperial Stouta, który zaskoczy i zaspokoi każdego smakosza kawy i ciemnego piwa. Składniki: woda, słody jęczmienne, pale ale, monachijski, czekoladowy, cafe light, black, chmiel magnum, drożdże S04. Tutaj były US. Dobra. Kapsel Birbanta. No, przyjemne. Słodki. Czekoladowy, kawowy. Bardzo przyjemny. Lekko waniliowy, chociaż to nie jest Bourbon Barrel Age. Jak widzicie, bardzo gęste. Znaczy, bardzo gęste. Gęste. Gęste, czekoladowe, takie czarne, nieprzejrzyste. No taka czekolada z wanilią, głównie. O, jakie to jest gładkie. No, piękne piwo. Piękne, pięknie się postarzało. Wyraźna goryczka. Dość palone, mocno palone. Lekko waniliowe. To już myślę, że po prostu czas. Po prostu z tego postarzenia. 10,5% alkoholu. W ogóle niewyczuwalne. Raczej bym obstawił jakieś 7. Bardzo aksamitne, czekoladowe, kawowe. Tak. Kawa jest wyraźna, bardzo mocno palone. No, dla kogoś może być to męczące, ta paloność, bo jest naprawdę wyraźna, ale mi to odpowiada, ja lubię takie palone stouty. Bardzo aksamitne, pięknie się ułożyło. No i na koniec Peace and Love, czyli Pitted Imperial Stout. Peace and Love to Pitted Imperial Stout, najmocniejsza wersja wędzonego stouta. Aromat kawy, czekolady, ciemnych owoców oraz torfowa wędzonka, a wszystko to w mocnym, treściwym piwie. Wypełni Twoje zimowe wieczory mnogością przyjemnych doznań. Peace and Love. Skład: woda, słody, pale ale, słód whisky, słód czekoladowy, słód melanoidynowy, słód karmelowy, jęczmień palony, chmiele magnum, drożdże S04, data przydatności 9 grudnia 2016 roku. No i mamy tutaj też takiego Santa Clausa,
który tutaj z laskami w bikini, czy tam jak one się nazywają, elfy, tak? Które mu tam kawę przynoszą. Jest torf, jest. Taki zapach trochę... Kurwa, wagon PKP, autentyk. Wagon PKP, takie, gdzie w środku są te takie zacieki, takie rude. Te firanki z tym takim, wiecie, wzorem PKP, takim brązowo-beżowym. Nie no, 100%, 100%, po prostu wagon PKP. Ja tam naprawdę kawał życia spędziłem w tych wagonach, więc wiem, co mówię. Wagon PKP. Dawno nie miałem takiego tak wyraźnego, a dziwnego skojarzenia. Ostatnio tego typu rzecz to chyba stuletnia ławka w kościele. Jest torf. Ale w smaku łagodnie. W smaku jest spoko. On też w aromacie nie jest taki mega uderzający. Taki na poziomie po prostu starego wagonu PKP. Taki pomieszany troszkę środek do czyszczenia. Plus właśnie ten taki, gdzieś ten taki rdzawy pył w tym wagonie się wszędzie osadzający, jakieś takie, te właśnie takie za smarem jakimś powalane, prawda, gdzieś tam jakieś przejścia, zawory, jakieś takie historie, nie? Takim smarem, no. Ale nie jest to bardzo nieprzyjemne. Nie jest to bardzo nieprzyjemne. Rzeczywiście to jest taki torf, który da się lubić, da się przełknąć. Zwłaszcza jak przywodzi na myśl tak nostalgiczne wspomnienia jak podróż PKP. Ale... Bardziej alkoholowy, mimo że też ma 10,5, El Jaguaris też 10,5, ale tutaj jednak, a może to nie alkohol, ale po prostu kojarzy mi się z alkoholem ten torf. Jest taki troszeczkę duszący, ale generalnie rzecz biorąc przyjemny. Palony. Nie jest przegięty, nie jest przegięty ten torf. Palony, torfowe, ale tak naprawdę z rozsądkiem. No muszę powiedzieć, że cieszę się, że spróbowałem tych piw. Są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo intrygujące. El Jaguaris chyba jest powtarzany. Peace and Love, wydaje mi się, że też widziałem świeżą warkę. Shipshit chyba to był jednorazowy wypust, że tak to ujmę. Ale śliwka wyszła teraz i to dosłownie taka śliwka węgierka wędzona, nie było żadnej śliwki, ale no pachnie jak taka mocno wędzona śliwka. Bardzo intensywnie, no niesamowicie fajnie to piwo się postarzało. Bardzo śliwkowe. Bardzo, bardzo śliwkowe. Ale chyba najlepszy. Tak, El Jaguaris. No prawie jak te piwa Malt Gardena z tej serii I'm Your Barista. Wyraźne, kawowe, waniliowe, czekoladowe, gładkie, a jednocześnie palone, wytrawne. No świetne, świetne. No, warto było poczekać, warto było potrzymać. Peace and Love też jest
coraz bardziej torf wychodzi, ale już dla samego tego skojarzenia z tym wagonem kolejowym warto było, warto. To by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja w tej sentymentalnej podróży. Muszę powiedzieć, że ostatnim piwem, które na mnie tak dobre wrażenie zrobił z Birbanta, to był Jules. Ten w puszce. I jakoś tak, nie wiem, czy etykiety, czy style, jakoś tak nic mnie nie zachęca do sięgnięcia. To znaczy, jakoś te piwa są takie albo za dziwne, albo za mało jakby wpadające mi w oko. Jakoś Birbanta niestety omijam, będąc w sklepie. Nie wiem, z czego to wynika. Wiem, że tutaj Dirty 30 z tej serii, czyli American Barley Wine, ale ja nie jestem za barley wine'ami tak bardzo, więc może też dlatego go nie nabyłem. No i nie miał aż tak, prawda, nośnej nazwy jak Peace and Love. Kiedyś to było. No słuchajcie, bardzo, bardzo fajne piwa. Najlepszy El Jaguaris, potem Sheepshead, potem Peace and Love, ale to dlatego, że nie lubię torfu. Natomiast generalnie, jak na torfowe piwo, całkiem, całkiem nieźle. Wasze zdrowie.